szczęście w samej końcówce meczu prowadzą. To ważny gol może zmienić losy tego spotkania. Co za mecz, co za emocje. Rozstrzygnięcie zapada w ostatnich sekundach meczu. Szymka, witam się z wami w kolejnym odcinku naszej serii z Wolverhampton i witam się z wami już po skrócie meczu z Blackpool, który wygraliśmy po bramce Blake'a bodajże. Zaraz, tak jest, Blake'a w samej końcówce. Trochę nam pomógł bramkarz Blackpool. Zawodnikiem meczu został Daniel Carrico, który otrzymał notę 9-0. No i dobra, lecimy dalej. Okej. Dobra, lecimy dalej. Zaraz nas czeka koniec okna transferowego. Okej. Peszko powołany. I mamy pierwszy mecz do Capital One Cup. I Wasilewski niestety odrzucił naszą ofertę. Zobaczmy, jak wygląda z innymi. Okej. Zobaczmy, czy mamy jeszcze... Jeszcze mamy milion. A jak wygląda sytuacja w naszym składzie? Najsilniejsza zdecydowanie pomoc. I mógłby się też nam przydać jakiś napastnik. Więc poszukajmy jakiegoś napastnika. Nie wiadomo, czy kogoś znajdę za taką cenę. Atak, okej. Jest zawodnik, ale naprawdę starzy zawodnicy. I nie mają też jakichś wybitnych parametrów. Więc nie. Okej, ustalmy sobie skład na mecz z Southampton w Capital One Cup. Zamiast Doyla zagra Sigurdarsson. I Razak, Bukari. I jeszcze na ławkę. Wpuśćmy Kevina Foleya. I Foley na ławkę wejdzie za Berre. I jeszcze wpuśćmy Edwardsa. Okej. Dobra, taki skład mi się podoba. Mam nadzieję, że wygram ten mecz z Southampton. No i do zobaczenia po skrócie. Chociaż tak w sumie to... A zresztą zobaczę. No i witam się z wami już w meczu z Southampton. Postanowiłem, że zagramy go cały, gdyż będzie to na pewno dosyć ciekawy mecz. Tym bardziej, że gramy z zespołem, który awansował z N-Power Championship do Barclays Premier League. No i dobra, rzuty wolne. Aj, za lekko. Aj, no minimalnie. A teraz, no znowu cały czas mi ta piłka spada przed tą tarczą. Jest! Nareszcie mamy jeszcze jedną próbę.
i trafiliśmy w tarcie i będziemy mieli jeszcze bonus punktowy. Miejmy nadzieję, że uda się nam zdobyć poziom brązowy. Tak jest, mamy poziom brązowy. No rzutem na taśmę się załapaliśmy, ale mamy. Puchar Capital One Cup. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski razem ze mną na komentatorskim stanowisku. No dobra, zapraszamy, nie będzie to łatwy mecz. Pucharowe, które zapowiada się naprawdę interesująco. No i co sądzisz, Włodek, o wypowiedzi tego zawodnika? Kto wie, może chłopak jest przerażony na swoim punkcie. Ale niewątpliwie, jeśli ma takie odczucia, to coś musiało tam zajść. Nie wiem, czy menedżer odsunie go po zakupie nowego piłkarza. Zobaczymy. Jest szansa na kontratak. Już mamy kontrę. Ależ przejęcie piłki przez defensywę. No, Southampton. Wskazać faworytam w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje, oby tylko. I już za takim rusza Southampton. Ale Marone przejmuje piłkę. Dośrodkowanie do Doyla przejęte. No niestety rywale przerwali ten kontratak. Po raz kolejny przejęcie piłki. Bardzo dobre podanie. Dobrze teraz. Hunt, którego sprzedaliśmy bodajże. Chociaż nie, to nie jest ten Hunt. Peszko! Peszko nie dojdzie do tej piłki. Sławomir niestety. Ale chyba też nie oczekiwał od trenera pocieszającego poklepania po plecach. Jeśli chcesz mieć miejsce w składzie, powalcz o nie. Aj, niestety. I naciska. No już blisko pole karne. Southampton. I na szczęście Daniel Carrico na posterunku. Ale jednak nie dał się powalić. Sławomir Peszko. Piękne podanie. Sigurdarsson. W pole karne. Tam jest. Ależ Sako bombę pierdzielną. Za moment rozpocznijmy. O masakra. Po tym jak piłka opuściła boisko. Przyznam się szczerze, że nawet nie chciałem do niego podawać. No szkoda, że nie trafił z tej sytuacji. Daniel Carrico. No i przejęli. Niedokładnie Carrico i przejęcie piłki przez Southampton. O ja pierdzielę. Broń to pięknie, dobrze. Fantastycznie sobie poradzi. Nieudany dribbling Sigurdarssona. Montoya naciska Hunta i przejmuje piłkę. Peszko do Dumbi. W pole karne, ależ pewnie wyłapuje Davis. I teraz tak, żeby powiedzieć wam co i jak na moim kanale. Co, nie będę wrzucał codziennie odcinków, to znaczy się mam nadzieję, że będę wrzucał, ale na pewno nie będę wrzucał po dwóch odcinków. Po dwa odcinki, przepraszam. Będzie na zmianę Wolverhampton Chelsea, bądź będzie dwa razy Chelsea, raz Wolverhampton. No i dobra. Piszcie mi w komentarzach pod tym odcinkiem, kogo jeszcze można kupić za ten milion euro, który mamy zaoszczędzony. Z łatwością. Być może go zostawić na zimowe okienko transferowe, jeżeli byśmy musieli jakieś awaryjne wzmocnienia. Piszcie w komentarzach, dajcie znać. Przejęcie piłki przez Montoya. Montoya! Ach! Już miał uderzać z daleka, ale przejęła znowu defensywa Southampton. Jak na razie wyrównana ta pierwsza połowa, choć więcej strzałów oddajemy my. Blisko pole karne, może strzelać. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Andres Santos dogania tam. Pięknie wybija piłkę Santos. Atakuje ślizgiem. I ponownie Santos, tym razem na out. Wrzutka w pole karne, ależ niebezpiecznie.
Marone przy piłce. Ależ walka o piłkę. Dośrodkowanie do Marone, ale niestety. Wyrówna na pierwsza połowa. Remis 0-0. Oczywiście muszą zagrać w drugiej części meczu zdecydowanie inaczej, dlatego że ta sytuacja niczego nie rozstrzyga. Okej, dobra, lecimy sędzia dalej. Właśnie rozpoczął drugą połowę. Co to było? Ostatnie. Co to było? Ależ mi chrupnęło. Nie wiem, czemu mi ścina tak na meczach. Jak gram Wolverhampton, to mi ścina. Jak gram Chelsea, to nic. Chciał dzisiaj udowodnić swoim dawnym kolegom. Oby tylko pozostał przy sposobach sportowych. A to my Hunta jednak sprzedaliśmy. Ryzykownie, ale udanie. No, z tego miejsca można strzelać. Marone. Ależ niedokładnie. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. Andre Santos. Dobry odbiór na połowie rywala. Ładne podanie. Czy to strzela? A i niedokładnie, ależ piękne podanie, Marone. Ale szkoda, że nie trafił do bramki. Bardzo szkoda, że nie trafił tego Andre Santos. Gramy dalej, gramy dalej. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Niedokładnie defensywa Wolverhampton i dalej przy piłce Southampton. Hampton. No i strata piłki. Ale pewne przejęcie piłki. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No, znowu w szpice Southampton, bardzo czy to wykorzysta? Zbliżają się w pole karne i bramka Ramirez. Ależ błąd. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy bramkę. I naciskamy. Wypuszczenie piłki, niedokładnie. I znowu przy piłce Davis. Daleki wykop. Carrico czy Ramirez? Carrico. Piękne podanie do Andre Santosa. Santos uderza z odległości. Santos! Refleksem przy tym piekielnie mocnym strzale. To nie jest łatwe zadanie. Zagra dzisiaj przeciwko swojej byłej drużynie. Ciekawe, jak wytrzyma tę presję. To jest trudne. Niedokładnie niestety. I znowu w szpilce Southampton. Bardzo niebezpiecznie. Nie jest sam. Obok partnerzy. Montoya. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Johnson. Johnson czy Hunt? Hunt wybija piłkę na... Wznowi bramkarz. Poza linię końcową i... Daniel Carrico przy piłce. Niedokładnie Carrico i znowu Southampton. Ucieka nam czas. No, błąd, strata. Marone wypuszcza piłkę, ale niedokładnie. Musimy coś zmienić. Wpuścimy Doyla. Davida Beckhama. I zobaczmy, czy te zmiany wniosą coś do naszej gry. Mam nadzieję, że tak. Robi się niebezpiecznie. I niedokładnie, ależ przy piłce znowu Peszko! Peszko, no niestety, zablokował to Beckham i Doyle na boisku. Sędzia odpisuje przewinienie, była ręka. I co to było, ręka? Duża nieuwaga tego zawodnika. Mamy jeszcze 10 minut, żeby pokazać, na co nas stać. Przeciwce Peszko. Przekazał piłkę partnerowi. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Jest! I gol! Remis. W końcówce 82 minuta. Sigurdarsson. Przepiękne uderzenie. Wypuszczenie piłki i strzał
w dolny lewy róg bramki. No bez szans Davis. I mamy remis. Jeszcze 8 minut do końca spotkania. Ależ precyzja, niesamowite zagranie. Celnie dobrze. Napiera Southampton. Ależ piękne podanie. Mija obrońcę. Znakomicie ze skrzydła. Oj, niebezpiecznie, ale na szczęście wybijamy piłkę. Przy piłce Peszko. Peszko no beznadziejnie podaje. Wybijamy piłkę, byleby dalej od naszej bramki, ależ mamy tutaj najazd ze strony Southampton i 90 minuta, ile doliczy sędzia? 3 minuty, a my już ruszamy z kontrą, ależ niestety znowu przyjęta piłka przez defensywę Southampton i teraz oni mają szansę na kontratak. Hunt, bokiem boiska Hunt. Ładne podanie. Chyba piłka uderzona przez sędziego. Walka, wiele emocji, 90 i mamy nami, a przed nami dogrywka. Dogrywkę. Wyrównana walka naprawdę. Natomiast jak wyglądają inne wyniki? Większość zespołów z pierwszej ligi powygrywało swoje spotkania. Która powinna wyłonić zwycięzcę w tym spotkaniu. Próbował ślizgiem. Okej. Okay. Carrico. A teraz przy piłce Beckham. Beckham podaje do Peszko. Peszko. Sławomir Peszko w pole karne. Ależ piłkę złapał Davis. Świetnie zachował się w tej sytuacji. Przedłuża ich nadzieję. Ciągle mamy remis. Johnson. W ostatniej chwili. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Przy piłce Doyle. Świetne podanie. Ależ zamieszanie w polu karnym Southampton, ale przy piłce znowu chciałem powiedzieć Wolverhampton, ale przejęło Southampton. Matka jak mnie wkurza to Hampton. Przy piłce Wolves. Wolves! Niedokładnie i zaraz się kończy pierwsza połowa dogrywki. Mamy jeszcze do wykorzystania jedną zmianę i Blake wejdzie na boisko. Co z tego wyniknie? Do boju Blake. I koniec pierwszej połowy dogrywki i czeka nas zmiana. Marone schodzi, a zamiast niego wchodzi Blake. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Wspaniale przechwycie. Hunt. Hunt na skrzydle. Podaje do Ramireza, czyli zdobywca gola otwierającego to spotkanie. Ależ spalony. Spalony to minimalny. O, w mordę. No naprawdę... Minimalny to tak... Nawet nie wiem, czy był. Przy piłce... Hunt. Hunt znowu na skrzydle. Ramirez. No, świetnie go obrał. Ramirez! Niedokładnie w pole... Ależ mieliśmy szczęście. Naprawdę już myślałem, że ta piłka wpadnie do siatki. Piłka potrzebowała... Daleko od bramki. I znowu przy piłce Southampton. Ale Carrico przejmuje piłkę. Wszystko może się jeszcze zdarzyć. Sako. Sako przejmuje piłkę. Sako. Nie tam miałeś podać. Beckham niedokładnie przy piłce Southampton. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerywają grę. Oż. Dobra piłka teraz do kolegi. Czy to wykorzysta? Ryzykowo, piękne przejęcie piłki przez Santosa bodajże. Peszko. Peszko skrzydłem.
Podaje piłkę do Sako. Ładna wymiana. Doyle. Atak ostatniej szansy. Niewiele czasu do końca. Wciąż remis, ale teraz ta i czeka nas seria rzutów karnych. No teraz będą wielkie emocje, choć nie możemy narzekać. Nie brakowało ich przez 120 minut. O masakra. Konkurs rzutów karnych. Doyle. Doyle pięknie strzela, ależ petarda. I nie trafia! Ależ masakra. Blake. Blake mocno! I prowadzimy 2 do 0. Ramirez. Czy zdobędzie teraz bramkę? Ramirez trafia z karnego. David Beckham na 2 tempa i wyłapuje piłkę Davis i wszystko zaczyna się od początku i trafia w środek. O ja pierdzielę, nie trafiamy. Hunt, nie trafiaj do bramki swoich kolegów. Hunt niestety trafia. I od tego karnego zależy wszystko. Sako trafia! Przepraszam, na chwilę muszę przerwać. Okej. Dobra, przepraszam, rozłączył mi się pad. I gramy dalej. Teraz. Za chwilę mogą rozstrzygnąć. Musi obronić Hensę. Pod warunkiem, że wykorzysta. I nie broni! Przegrywamy! Niestety przegrywamy. Serii rzutów karnych z Southampton. Zawodnikiem meczu został Ramirez, który zdobył bramkę i wykorzystał jedenastkę. Z bardzo dobrej strony pokazał się Hunt, którego sprzedaliśmy. No nic, to już się tak skończyła dla nas przygoda z pucharem Capital One. Mamy ofertę za Kevina Foleya z Southampton. Złożymy kontrofertę. No i dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że oglądaliście. Na razie.